Dzień dobry moi drodzy, witam was ciepło, serdecznie. Przywitam was dzisiaj muzyką Antony Lazaro. Pisaliście do mnie, że bardzo lubicie jego piosenki, więc tak od poniedziałku, może do końca tygodnia, Antony Lazaro. Pogoda u mnie, słuchajcie, 17 stopni w tej chwili, no bo lecimy na żywo, więc jest ranek, jest rześko, odczuwalna podobno 15, ale w ciągu dnia ma być 33 i wiecie co, sprawdzałem kalendarz do końca miesiąca, 1 listopada jeszcze ma być 27, więc jakby lato nie odpuszcza w Teksasie. Tak długo już nie było, przyznam, że to jest wyjątkowy rok. Moi drodzy, słuchajcie, dziś poranek życzliwości i mam gości, ale zanim to chciałbym naprawić jedną rzecz. Otóż w piątek, kiedy mieliśmy poranek na żywo, zrobiłem apel dla Amelki, a właściwie dla jej mamy, Marioli. No i zawaliłem, bo dałem zbyt późno linki pod tym apelem, więc dzisiaj chciałbym ten apel ponowić i naprawić całą sytuację. Słuchajcie, Amelka to dziewczynka, która ma dziecięce porażenie mózgowe. Mieszka tylko z mamą, są tylko we dwie. To jest bardzo trudna sytuacja dla niej, dlatego że Amelka nie widzi, nie słyszy, nie porusza się. Pokażę wam, jak to ten apel wygląda. Jeden moment, tylko muszę sobie przełączyć przeglądarkę. Gdybyście chcieli pójść na tą stronę, to możecie tam dokonać wpłaty. Ja wiem, że po tym moim apelu w piątkowym pojawiły się 4 wpłaty. Pewnie to nie pomoże zbytnio, te 4 wpłaty, bo cel Marioli to jest 20 tysięcy. Tyle kosztuje opieka nad Amelką, ponieważ Amelka zamienia sobie dzień z nocą, a ponieważ kiedyś trzeba funkcjonować i spać, no to Mariola ma wieczny dysonans. Dlatego musi mieć opiekę Amelka i stąd też prośba Marioli o to, ażeby ją wesprzeć. A ponieważ dzisiaj mamy taki szczególny dzień, to myślę też, że to wsparcie pójdzie. Przyszła moja Lucyna i mówi mnie, że słabo mnie słychać, więc już biegnę do mikrofonu. Prawdopodobnie mam za słabo ustawiony. Jeden moment. Wybaczcie mi to. Jak teraz? Dajcie mi znać na czacie, ok? Dobrze. No słuchajcie, to ja myślę, że czas prowadzić naszych gości. A ze mną dziś, jak myślicie kto? Na pewno Agnieszka Stalkofer. Cześć Agnieszko. Dzień dobry. I Jaromir, którego już znacie. Dzień dobry. Witaj Jaro. Cześć. Witaj Jaro. Mamy dzisiaj poranek życzliwości, ale temat wybraliśmy sobie taki no, szczególny. Już mieliśmy go kiedyś, Agnieszko, prawda? Temat związany z życzliwością na obczyźnie. Jak jej doznajemy? No, chyba Polonia powinna zaświadczyć, jak jest w krajach, w których mieszkamy. Ziggy, Teksas, ja jestem w Kanadzie, a ty, Jaro? Ja jestem w Luizjanie. No, jesteśmy w Ameryce Północnej wszyscy tutaj, ale czekamy też na wasze doświadczenia, na opis, może napiszecie na czacie albo w komentarzu, albo ktoś przyjdzie do następnej takiej audycji i opowie o tym, jak on się czuł, kiedy był na obczyźnie, nie wiem, w Australii, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, gdziekolwiek na świecie. Jak się z tym czujecie? Bo jest to jednak pewnego rodzaju stres, prawda Jaro, jak przyjechałeś tutaj? Jest stres, oczywiście, że tak, no bo ja zmieniłem całe swoje życie, no, w przeciągu miesiąca tak naprawdę i bez tej społeczności, która jest tutaj, bez tej życzliwości, jaką dostałem, to by się nigdy nie udało. Wyobraź sobie spakować 50 lat swojego życia w 20 kartonów i to wszystko. Mhm. Jak to się stało, że... Znaczy, dlaczego wybrałeś, powiedz, to miejsce, w którym jesteś, Luizjanę? Luizjana, piękny, piękny kraj, trochę bagnisty, dużo aligatorów, tak? Wiesz co, no, zdarzają się. Ja osobiście przez 2 lata nie widziałem żadnego tak na wolności, żeby on sobie chodził. Chociaż gdzieś tam można przeczytać, a to wyszedł na autostradę, a to coś tam, a to komuś w basenie się znalazł. Takie sytuacje się zdarzają. Jest ich dużo, ale... tych incydentów z aligatorami jest mniej w porównaniu z Florydą, ponieważ Luizjana jest bardzo duża. Czyli można powiedzieć, że aligatory są dla ciebie życzliwe, a jak ludzie?
ludzie bardzo życzliwi. Jak to się stało? To ja zacznę od początku. Ja mam problem z liczbami. Chyba 8 lat temu, może 9, nasza córka wyjechała tutaj jako exchange student na wymianę. I skończyła tutaj liceum. Po roku, przepraszam, wyłączę telefon. Po roku okazało się, że wróciła do Polski, ale dostała propozycję od tej rodziny, u której mieszkała tutaj w Ameryce, że oni jej pomogą skończyć całe liceum i to była decyzja, puścić córkę, nie puścić córkę. Niby znamy tych ludzi, niby nie znamy. W rezultacie po iluś tam rozmowach pojechała i przy ich pomocy ona skończyła tą szkołę. Ona zamieszkała z nimi jako po prostu ich taka córka. Oni byli jej amerykańskimi rodzicami. Wow, to już taki pierwszy objaw życzliwości. Tak. Mhm. W liceum poznała swojego przyszłego męża. O. Tak. I spotkaliśmy się wszyscy na ślubie. W międzyczasie tutaj na uniwersytecie zrobiła logopedię, czyli Polka uczy Amerykanów poprawnej wymowy. Okej. Okay. Więc to jest sukces. I bardzo się tak zaprzyjaźniliśmy z tą rodziną amerykańską. I to jest taka moja w tym momencie przyszywana rodzina. Ja mówię, że tam mam brata i siostrę, którzy po prostu wspierają nas. I wyobraźcie sobie czas, ten trudny czas, kiedy świru zwariował. Tak. Ja w Polsce miałem firmę, miałem drukarnię i w czasie tego czasu ja straciłem 90% klientów, ponieważ ludzie nie chodzili do pracy, nie chodzili do biur. Praktycznie tak. No firma dalej istnieje, bo z tej strony robię cały czas projekty, wysyłam do Polski i moi znajomi drukują dla moich klientów. Większość klientów, którzy zostali jeszcze ze mną, oni nie wiedzą, że ja nawet tu jestem. Aha. Czasami jest trudność w komunikacji, bo oni oczekują, że ja coś szybko zrobię, wysyłają rano polskiego czasu coś do mnie, a ja dopiero im odpowiadam o 14, 15, bo to dla mnie jest rano. No tak. Więc jest ten czas różnicy. Ale wracając do tematu, nasza córka wróciła ze Stanów zobaczyć się z nami w Polsce i mówi tak, no dobra, ale co wy tu robicie w ogóle? Pakujcie się i jedźcie ze mną. No, no tak, praca stracona, firma stracona tak. Prawie. Mhm. Więc rozmawiamy z żoną i decyzja. Tak naprawdę w ciągu 3 dni podjęliśmy decyzję. A dlaczego ją podjęliśmy? Ponieważ zadzwonili nasi znajomi. Ta amerykańska rodzina powiedziała tak, słuchajcie, nie przejmujcie się, mamy dla was dom. Dom, w którym możecie zamieszkać. Mhm. Jak się ogarniecie, to resztą się zajmiecie później. No to niesamowite. Wow. I to jest ten moment taki pierwszy, że masz już miejsce, gdzie mieszkać. Nie musisz się o to martwić. Miesiąc wcześniej, ponieważ szkoła tu się zaczyna 15 sierpnia, to moja Agnieszka z naszą Majką przyleciały tutaj pierwsze, żeby się zagospodarować. Ja musiałem czekać, ponieważ w tym okresie nabawiłem się przepukliny rok wcześniej i akurat mój zabieg wypadał w tym okresie, kiedy miałem wyjechać. Więc ja dojechałem miesiąc później razem z naszymi dwoma psami. Mm-hmm. I na dzień dzisiejszy nasza Majka już jest tutaj drugi rok w szkole. My się nią tu opiekujemy. Nie mamy statusu zielonej karty. Jesteśmy cały czas na wizie turystycznej, czyli opuszczamy Stany co 6 miesięcy w tej chwili. Mm-hmm. Na tej zasadzie. Może kiedyś córka was adaptuje. Pewnie tak będzie. Tak, pewnie tak będzie. To wygląda w Stanach. No, córka będzie w tym roku już miała obywatelstwo. Mhm. Więc jakaś tam... Ale ja znam też twoją historię z samochodem. To też było ciekawe. No i teraz ja mogę powiedzieć, że rodzina to jest tak jakby jeden zakres tych ludzi, którzy tutaj pomagają. Drugie to jest społeczeństwo, które ja bym powiedział tak najbliższe, czyli twoi sąsiedzi. Mhm. I tutaj ja trafiłem idealnie. Słuchajcie, jeżeli ja potrzebuję coś, ja idę do moich sąsiadów i oni mi albo mówią, gdzie to znajdę, albo mi pożyczają. I taka sytuacja była, jak pojechałem do Zgiego. Moja sąsiadka pożyczyła mi swojego vana
i mówi, jedź spokojnie, tutaj masz karimaty, tutaj masz jeszcze... Do Teksasu. Tak, do Teksasu. Więc bez problemu, Ile tysięcy kilometrów? Wiesz co, no tutaj nie przelicza się na kilometry, zajęło nam to 9-10 godzin do ciebie. No to też się nauczyłem, że tu nie przeliczamy na kilometry ani na mile, na tylko czas. Na czas. Więc sąsiedzi są super pomocni, jak coś potrzeba, zawsze są na miejscu. Wczoraj też miałem taką sytuację, bo mamy jeden samochód w tej chwili. Małżonka pojechała gdzieś z córką, ja potrzebowałem dostać się w inne miejsce, to sąsiadka mówi, słuchaj, to ja cię podwiozę, a potem cię odbiorę. No. To po prostu... Sąsiedzi no. Amerykanie? Tak, rodowici Amerykanie. Rodowici, więc jest super. Czujesz się dobrze? Ja czuję się komfortowo. To jest tak, jeżeli... Wyjątkowe. Mamy czyli najbliższa rodzina, ta amerykańska, sąsiadów, a drugie społeczeństwo to jest ludzie zgromadzeni przy kościele. Mhm. Ten kościół jest zupełnie inny niż ten kościół, który ja znam z Polski. Czyli ten kościół katolicki. Tutaj mamy Christian. Więc tutaj ten kościół, do którego ja przynależę... Pewnie no name jest. Raczej non-nomination. Tak. On się nazywa Family Church, obok kościoła jest szkoła, do której chodzi nasza Majka, więc wszystko jest tak połączone w tej chwili. I to, co ja mówiłem, idąc w Polsce, jak ja chodziłem w Polsce do kościoła, to czułem się tam anonimowo. Ludzie stali obok mnie, ja nie wiedziałem, kto stał. Tutaj, jak się idzie, to się przychodzi 20, pół godziny wcześniej, staje się w holu, pije się kawę z nimi, rozmawia się z tymi ludźmi, wita się. Słuchajcie, to, co jest dla mnie najpiękniejsze w Luizjanie, to, że ludzie, nawet jak cię widzą pierwszy raz i się z nimi witasz, to oni cię przytulają. Mhm, tak. To po prostu tak. To ciepło, jakie jest, nawet jeżeli u niektórych na początku to może być sztuczne, ale od razu to zmniejsza tą barierę, tą granicę między wami. Tak, dystans, to jest po prostu niesamowite. Idziesz do sklepu, i w sklepie też znasz te osoby, które tam obsługują, bo one zawsze do ciebie zagadają, a to słychać, jak u ciebie było w tym tygodniu i tak dalej. I my to samo im okazujemy, to samo pytamy, więc wszędzie czujesz się znajomym. Wszystko jest dla ciebie... Mniejsze miasteczko, w którym mieszkasz? Słuchaj, wiesz co, to są dwa miasta połączone ze sobą, Monroe i West Monroe. Łącznie to jest 60 tysięcy ludzi. A, to sporo. Mhm. Tak, ale ta społeczność... Jakoś łączy się. Ja uważam, że to miejsce to jest w ogóle ukryte pod jakąś kopułą, że to jest specjalna strefa dla Jaromira stworzona. I kiedyś sobie tak powiedziałem, że ja widocznie musiałem w życiu dużo dobrego zrobić, że teraz to dobro do mnie wraca i słuchajcie, nauczyłem się przyjmować to dobro i jestem wdzięczny za wszystko, co do mnie trafia. To samo jest tak, że jeżeli nam teraz tutaj jest czegoś więcej, to oddajemy to innym z kolei potrzebującym. Czyli też nie kisimy, nie zbieramy. Słuchajcie, taka przeprowadzka to jest cudowna rzecz, bo po prostu czyści twoje życie. Czyści twoje życie, tak. Tak, po prostu Agnieszka, tego nie potrzebuje. Agnieszka, ty się też kilka razy przeprowadzałaś, no czyściłaś ostatnio, ale opowiedz o tym, bo ty poza Polską mieszkałaś, z tego co wiem, w dwóch krajach dłuższy czas. Jak to było? Dziękuję. No w ogóle to w pierwszych słowach powiem, że niesamowite jest to, co Jaromir mówisz. To jest wyjątkowe, to jest przykład właśnie, jak społeczeństwo powinno się zachowywać, taka nowa jakość społeczeństwa. Zygi, nie wiem, czy w Teksasie jest tak samo, ale jednak to, co Jaromir mówi, podobnie. Jest jednak wyjątkowo. Aż do tego stopnia? Podobnie, tak. Do tego stopnia. Tytulasz się z kasjerami w sklepach? Tak. Super. No może z kasjerami nie, bo tam jest więcej takiej, no, więcej mam intymności tu na wsi. Czyli wiesz, sąsiedzi, ta społeczność, tutaj szeryf, to są wszystko ludzie, których się zna.
Są małe miasteczka. No, tu w Kanadzie, wiesz, Kanadyjczycy mają opinię bardzo miłych ludzi i też takich bardzo społecznych. Wszyscy dla siebie są oczywiście sympatyczni. To chyba wyróżnia tą Amerykę Północną, prawda? Że jest taka, no jest kultura po prostu. To jest normalne tutaj, że ludzie zachowują się w sposób cywilizowany w miejscach publicznych i zawsze są dla siebie mili, sympatyczni. Jak się mijamy na ulicy, czy mijamy się... Tu jest mało ludzi, więc jak kogoś spotykam gdzieś w parku, jedną, dwie osoby, to jest tak, zawsze każdy się do siebie uśmiecha, mówimy sobie dzień dobry, nawet jak się nie znamy, to jest takie typowe, normalne. No tak, ja jestem takim małym globtroterem, jak wyjechałam z Polski po liceum, to mieszkałam we Francji, w Paryżu, później się przeprowadziłam do francuskiej Kanady, do Quebecu, także jestem w Kanadzie, ale też w międzyczasie pracowałam w różnych miejscach na świecie, więc widziałam, jak to funkcjonuje, jak różne kultury właśnie też... Właśnie jak Francja, jaka jest różnica między Francją a francuską Kanadą? To jest ogromna różnica. Jest ogromna różnica, szczególnie wiesz, jeśli chodzi o Paryż, tak? Więc Paryż ma taką opinię, gdzie ludzie są, no jak jesteś miły, to jesteś głupi, więc musisz być chamski, żeby pokazać, że jesteś inteligentny, więc Francuzi mają opinię takiego wrzodu na tyle Europy, bo no, jest tam specyficzna jednak taka atmosfera takiej ciężkości relacji międzyludzkich. To jest trudne i w pracy, i w środowisku, w społeczeństwie ma się wrażenie, że się wszystkim przeszkadza. Więc ja tam miałam za zadanie, jak jestem osobą jednak miłą, to miałam taką misję życiową w Paryżu, udowadniać, że można być miłym i mądrym, mieć dobre relacje i performować w życiu, w zawodzie i tak dalej. I faktycznie mi się udawało. I muszę przyznać, że jednak takie bycie miłym, sympatycznym w stosunku do ludzi jest opłacalne, bo naprawdę łatwiej się żyje, łatwiej się pracuje, po co sobie komplikować życie i utrudniać. W Quebecu znowu jest to przeciwieństwo. Jak Francuzi przyjeżdżają do Quebecu, to mówią: o, jacy wy jesteście mili! To jest niesamowite, jacy ludzie tu są mili. Dla nich to jest szok kulturalny. Zobaczyć, że ludzie między sobą mogą być mili, albo że taki serwis dla klientów, że to jest normalne, że nikt nikomu nie przeszkadza, tak, że dostaje się normalnie jakąś usługę, bo we Francji to się przeszkadza i kelnerowi, i sprzedawcy. A wiesz, Jaro, ja tego doświadczyłem, bo byłem u Agnieszki 2 miesiące temu. Byłeś. I naprawdę... Widziałem filmy. Tak, a wiesz, ale nie byłem zaskoczony, bo ta życzliwość jest tutaj w Teksasie. Natomiast pewnie gdybym przyjechał z innego kraju, na przykład z Francji do Kanady, to mocno byłbym zaskoczony, bo życzliwość jest na każdym miejscu. Ja nie zapomnę tej sytuacji, jak byliśmy w Mont-Tremblant, Agnieszka, i tam, pamiętasz, chodziło o bilety, no kolejka tak, nie chodziła i tak dalej, i staliśmy w tej kolejce, ale pani była tak serdeczna i tak miła przy tej kasie, ona nam chciała te bilety jakby dać już tam, tylko żeby ta kolejka ruszyła. Jedźcie. No. No. Tak, tak zawsze jest. Też tutaj ludzie są usłużni, ale no to, co Jaromir mówisz, jest jednak bardzo wyjątkowe, że dostajesz samochód, że wiesz, pomagają ci znaleźć mieszkanie, że informują cię. Tak. To jest jednak wyjątkowe. No, scenariusz tutaj, na film. Nie wiem jak u was, ale już u nas niestety, wiesz, Ameryka Północna, gdzie jest jednak ta pogoń za pieniądzem, tak, i każdy żyje dla siebie. To jest też takie, Zygi, często mówiliśmy, takie po prostu poprawne, tak? To są poprawne stosunki, poprawne, ale tam nikt się specjalnie więcej nie wychyli, niż jest to konieczne. Więc jeśli chodzi o taką pomoc, ja to widziałam, tak, widziałam w Kanadzie niesamowity ruch społeczny, jeśli chodziło o nową jakość społeczną na konwoju kanadyjskim w Ottawie, tak jak mieliśmy te sytuacje, to było raczej niesamowite, to było wyjątkowe na świecie, to była ogromna fala, gdzie ludzie faktycznie otwierali swoje domy, dawali sobie samochody, dawali pieniądze sobie nawzajem, dawali sobie wszystkie rzeczy potrzebne do życia, do przetrwania, zorganizowali takie alternatywne społeczeństwo, którego naprawdę bazą była życzliwość, fundamentem była życzliwość, też się wszyscy do siebie przytulali, uśmiechali i wszystko było naprawdę takie za darmo, po prostu wymieniali się nawzajem, więc to już istnieje, więc to jest normalne. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że w relacjach międzyludzkich powinniśmy pamiętać o tym, że zawsze powinna być ta życzliwość. Cokolwiek by się nie działo, człowiek na każdym poziomie powinien pamiętać, że kiedy ma stosunek do drugiego, jest w relacji do drugiego człowieka, cokolwiek się nie dzieje, powinniśmy być do siebie życzliwi, żebyśmy pamiętali, że z tyłu między nami jest wiele tego, czego my nie widzimy, z czego nie zdajemy sobie sprawy i różnie jesteśmy sterowani w tych sytuacjach. I my wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji tutaj na ziemi, w tej naszej fizycznej materii i człowiek do człowieka powinien być życzliwy.
Tak, no nasze nastawienie to jest ważne po prostu, bo jeżeli chcemy zobaczyć dobro u kogoś, to je zobaczymy. Jeżeli będziemy ciągle narzekali, no to ludzie nas będą widzieli jako takich narzekających tak naprawdę i będą od nas stronili. A Zygi, jak tam u ciebie z życzliwością? Bo ty też miałeś taką przeprowadzkę, prawda? No. Wiesz co, życzliwość połączona z niesamowitym szczęściem, bo ja miałem kilka przeprowadzek. Ja jeszcze słuchaj, tyle przeprowadzek w życiu nie miałem, co tutaj w Stanach. I zawsze to było w takiej sytuacji, kiedy musiałem to zrobić i nagle ktoś wyciągał dłoń i okazywało się, że wszystko jest okej. Okay. Powiem o jednej takiej sytuacji. Miałem tutaj już nieżyjącego zresztą przyjaciela Williama Samuelsona, pisarza, filozofa, pisarza, wspaniały człowiek. I wiecie, często sobie tam siadywaliśmy w środę, u niego były spotkania w środę, jakiś obiadek, a potem długie dyskusje filozoficzne. I pewnego dnia okazało się, powiedziałem mu, że no, musimy szukać lokum. Bo musimy opuścić tamto nasze, tam ludzie sprzedawali dom, a my w tym domu mieszkaliśmy, no więc trzeba było tego lokum szukać. On się nie zastanawiał, no to macie u mnie. I to było przy obiedzie, słuchajcie, macie u mnie. I tam mieszkaliśmy, póki nie znaleźliśmy innego lokum, bo też przez przypadek się okazało, że będziemy mieć jeszcze jedno lokum z pracą. No to mieszkaliśmy u niego chyba 3 tygodnie, jeśli mnie Lucy poprawi, to może trochę krócej, ale chyba 3 tygodnie. Wspaniale, bo mogłem razem z nim, wiecie, od rana już filozofować na różne tematy. A wiecie, to jest niesamowite, bo mówimy tak o takich dwóch sytuacjach, czyli o sytuacjach bardziej skrajnych, gdzie człowiek potrzebuje pomocy albo jakiegoś wsparcia i poczucia, że jest wsparty przez społeczeństwo. A druga rzecz, no to tak na co dzień, tak? I widać jednak, że tutaj to człowieczeństwo góruje, jest wydobywane jest. I w tych relacjach jest zarówno na tych powierzchownych, ale też i w takich sytuacjach no, trudniejszych. Teraz widzisz, w Polsce były powodzie, tak? I zobacz, ale tam była powodzie... wielka życzliwość, wielka no życzliwość. No właśnie, zobacz, to też ciekawe było, jak szło z tymi powodziami, bo widzowie jeszcze nie wiedzą, bo mnie długo nie było na YouTubie przez ostatnie chyba 2 miesiące. No, bo też cię zalało. No właśnie, też nie byłam na ostatnich porannikach życzliwości, bo zaczęło się tutaj od nas. Pierwszą zalało Montreal, potem Toronto, potem Manitobę, potem poszło do Europy i zawsze był ten sam powód, tak? Wielkie, wielkie ulewy, potem wybijanie ścieków, no i nas tutaj w pierwszej kolejności zalało, no więc praktycznie pół mojego miasteczka było w powodzi, no zalało nas pod tym względem, że my tutaj w Kanadzie dużo używamy suteren, tak, więc jest to jednak pod poziomem ziemi i te sutereny na ogół są wyposażone, wykończone, mieszkalne, no więc wszystkie nasze sutereny pływały, no więc jesteśmy w tym wszyscy twoje teraz, studio. W tym moje studio, więc wszyscy no. jesteśmy w takiej sytuacji, że no jest zrywanie ścian, tak, zrywanie podłóg, wymiana tego wszystkiego, żeby nie było problemów. No ale jeżeli to jest tutaj powiedzmy 20 tysięcy ludzi, tak, w mojej okolicy, no to materiały, a przede wszystkim pomoc fachowców, ubezpieczenia, tak. To było niesamowite. Ubezpieczenia naprawdę, no ludzie byli przesympatyczni. Pomimo tak ogromnej ilości potrzeby, no starali się jednak jedni drugim pomóc. Kiedy tutaj nam rzeka pływała na ulicach, to sąsiedzi faktycznie się informowali, starali się zobaczyć, co jest u drugiego, nie wiedzieli, co się dzieje, jak sobie nawzajem możemy pomóc, żeby każdy był bezpieczny. Także w takich sytuacjach jednak widzimy, że to nie jest tak, że będziemy do siebie strzelać i wyrywać sobie puszki jedzenia z gardła, jak się coś dzieje, tylko historia pokazała, że w takich sytuacjach, kiedy naprawdę się coś dzieje, człowiek człowiekowi zawsze wyciąga rękę i pomaga. Tak. Bo jest to człowieczeństwo. Patrzę na czat i Gosia Stiens z Quebecu przypomniała mi, że to już 4 miesiące temu byłem u ciebie, a nie 2. Tak, Zygi, tak, cześć Gosia, tak. Miło było cię zobaczyć, pozdrawiamy Gosię. Pozdrawiamy ją, przytulamy, tak. Ciekawe, czy już zdjęła ten blak z ręki, jak tam Gosia, wygoiło się? No właśnie, się? Jak zdrowie. No, jak zdrowie. Słuchajcie, życzliwość też na co dzień, to co powiem wam, co mnie zaskoczyło bardzo, kiedy przyleciałem do Stanów po raz pierwszy i wybraliśmy się z Lucy do, tak wiecie, trochę odpocząć, do Corpus Christi. Corpus Christi to jest takie miasteczko nad oceanem, miasteczko, duże miasto,
ale ono jest wyjątkowo turystyczne latem. Natomiast zimą nie. A my pojechaliśmy zimą, bo byliśmy w drodze do siostry mojej żony, tam całkiem na południe, pod Meksyk. I wiecie, poszliśmy sobie na spacer promenadą i słuchajcie, po drodze naprawdę ludzie się nas pytali, czy coś wam się stało? Dlaczego idziecie pieszo? Czy możemy wam w czymś pomóc? Może was gdzieś podwieźć? Więc to było zdumiewające, że każdy tą troskę wyraził, bo, no bo tam nikt pieszo zimą nie chodzi, bo nie ma turystów. Tak? I to jest tak na każdym miejscu. Czy to jesteś w jakimś dużym sklepie, Walmart, HB i rozglądasz się za czymś, twój wzrok na coś padł i już ktoś jest, żeby ci pomóc. Czego szukasz? Może ci pomóc. Więc to jest bardzo miłe. Trochę się nawet wydaje, bo jeśli to porównasz do Polski, a miałem gości tutaj z Polski, to gościom z Polski wydawały się nachalne. Że czemu on mnie pyta, nie? Dlaczego mnie pyta? Ja nic nie potrzebuję. Ale to jest miłe. To jest miłe. A właśnie jak to jest w Polsce? Bo no, ja już bardzo dawno nie mieszkałam, nie byłam. Ty, Jaromir, dwa lata temu. To zapytajmy czat. Jak jest w Polsce z tym? Jak jest w Polsce z tym? Nawet codziennością. Codzienność. Czy ludzie są sympatyczni do siebie w takich kontaktach, jak się mijają na ulicy, czy jak, no właśnie mówiliśmy często w sklepach, kasjerzy, kasjerki, panie, często nie patrzymy się na nie, tak, są takie niewidzialne, a może się uśmiechnąć, może dać jakąś intencję, może zagadać, pokazać tą sympatię jak człowiek do człowieka, ale też w takich sytuacjach właśnie, kiedy trzeba sobie pomóc. Nie wiem, Jaromir, miałeś takie sytuacje, że nie wiem, stanął ci samochód na drodze i ktoś się zatrzymał i zapytał, czy ci pomóc, bo tutaj to wiadomo, to się od razu nawet mechanik znajdzie i będzie ciebie holował i ci pomagał, żeby nie być w kropce, bo gdyby nie ludzie, to ja chyba w paru sytuacjach takich życiowych to bym chyba długo stała na tym poboczu. Z Polski to tylko, kiedy miałem Land Rovera takiego starego, wiesz, to ludzie sobie pomagają, bo jak ktoś jedzie z drugiej strony starym Land Roverem, to od razu jak cię zobaczył, to od razu, dobra, co słychać, co ci pomóc i tak dalej. Jak się nie znasz, to od razu, ale to wyjątki. A tak, no to wiesz co, nie znasz często sąsiadów na klatce, którzy mieszkają z tobą w blokowisku. Nie znasz tego. Siadasz do windy, ja mówię dzień dobry i mało kto odpowie ci dzień dobry. To są moje jakieś tam doświadczenia. Natomiast tutaj, jak mówiłaś o samochodzie, faktycznie pierwsze dwa tygodnie, jak się tu przeprowadziłem, jechałem samochodem, nie znałem go, skończyło mi się paliwo. 5 minut może stałem na drodze, podjechał jakiś człowiek i zapytał, o, skończyło ci się paliwo, dobra, ja podjadę po bańkę. Pojechał do domu po bańkę, pojechał na stację benzynową, przywiózł, wlaliśmy, pojechałem dalej. Naprawdę niesamowite. To jest... Wiecie co, ja czytam czat i fajnie napisał Paweł Chwirot. W Polsce jest dużo życzliwych ludzi, ale gdy z życzliwością podchodzę do innych, to za każdym razem jest to odwzajemniane. Często pomagają bezinteresownie. Dokładnie. To jest świetne. I Paweł ma rację. Jeśli się podchodzi z życzliwością do innych, no to nie da się inaczej tego oddać, jak tylko życzliwością, prawda? No bo to jest zaraźliwe. Tak. Oczywiście. Jak śmiech. Czytam jeszcze dalej czat. Gosia Stiens pisze, że tak, potwierdzam, życzliwość w Quebecu, Montrealu jest duża. Kto jeszcze? Monika Ciba pisze, że mieszka na wsi w Polsce i u nas zawsze była i jest życzliwość. No to jest optymistyczne. Myśmy już też odwykli, ja dawno nie byłem w Polsce, od tego jak to tam jest. Ja pamiętam ten czas, wiecie, sprzed, ile? 11 lat. Myślę, że było inaczej. Myślę, że to też się zmienia. Jak sądzicie? Jaro, ty niedawno wyjechałeś z Polski. No ja jestem co pół roku w Polsce, więc wiesz, mam to porównanie. Dla mnie w ogóle życie w mieście jest człowiek bardziej anonimowy. Anonimowy. Bo to ciągle pośpiech, ciągle coś się dzieje. W małych miejscowościach, tak jak u mnie, te społeczności trzymają się razem i łatwiej jest może o tą życzliwość, o ten kontakt bezpośredni, niż w dużym mieście, gdzie jest dużo obcych też ludzi, którzy przyjechali po prostu na chwilę. A tutaj zupełnie inaczej. Tak. Słuchajcie, dla mnie na przykład Ameryka to cały czas jest dziki zachód. To jest, tutaj czasami czuję się jak taki pierwszy osadnik. Boże, jakie słowo, zabrakło mi słowa. Samotnik? Słucham? Samotnik?
Nie, jak ten taki pierwszy przybysz, który przyszedł. Settler. Tak. Okay. I gdyby nie ta społeczność, która się trzyma razem, to no taka pojedyncza osoba, no to po prostu ginie. Tak. A w społeczności wszyscy trzymamy się razem. Każdy patrzy na kogoś i obserwuje, czy może pomóc, może coś, nawet właśnie zapytać bezinteresownie, co tam u ciebie słychać. I wtedy on się to, a tego nie ma, no to ja ci to pomogę i tak dalej. Więc łatwiej jest w tych mniejszych ośrodkach. Dlatego też ludzie, oni się gromadzą w takich społecznościach. To, co powiedziałem, pierwsza rodzina, potem sąsiedzi, potem jakiś kościół czy organizacje biznesowe, wszelkiego rodzaju izby handlowe i ludzie starają się sobie pomóc. Tutaj ja widzę, że nawet jeśli są biznesy, które są obok siebie i mają podobną branżę, ci ludzie nie strzelają do siebie. Oni się wspierają i nie kłócą się o tego klienta. Oni się prędzej będą współpracować niż strzelać do siebie. To u ciebie też tak chyba, Agnieszka, jest, z tego co wiem. Wy współpracujecie, fotografowie tak, ze sobą współpracują, tak. Prawda? Znaczy tak, jak już rozumieją, że bardziej się opłaca być na poziomie współpracy niż konkurencji, no to mogą być świetne z tego rezultaty i sukcesy, więc należy zmienić tą mentalność walki i wejść właśnie w tą nową jakość inteligentnego społeczeństwa, oczywiście we współpracę. Tutaj też chciałam podkreślić, bo coś bardzo ważnego powiedzieliście. Z głębszego poziomu, prawda, z podświadomości, człowiek zdaje sobie sprawę, że jest zwierzęciem, gatunkiem stadnym i sam nie przetrwa, więc tutaj też chodzi o przetrwanie. My samotnie nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie wszystkich potrzeb, więc możemy te potrzeby mieć spełnione właśnie, kiedy jesteśmy z innymi, tak, z innymi przedstawicielami naszego gatunku, czyli społeczności jakiejś. I to pozostaje. Widzicie, to się gubi trochę w większych miastach, ale w większych miastach też jest ta potrzeba takiej bycia w towarzystwie, tak? Tego spełniania potrzeby kontaktu z innymi ludźmi i paradoksalnie jednak w tych większych miastach ludzie są otoczeni większą ilością ludzi, ale z tego co wiem są bardziej też samotni, bo tak jak mówicie, sąsiedzi na klatce się nie znają, co w mniejszych społecznościach jest praktycznie nie do pomyślenia. Ludzie mają kontakt ze sobą i tego kontaktu szukają. Powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, że to jest nasza potrzeba przeżycia i nasza potrzeba psychologiczna, kontakt z innymi ludźmi i ten kontakt, jak my jesteśmy życzliwi, wiadomo, że ta życzliwość tak samo do nas wraca. I oczywiście nie jesteśmy życzliwi dlatego, by inni byli dla nas życzliwi, tylko no, powinniśmy już to kultowować w sobie. Tak, to powinna być już nasza naturalność. Nasza natura, tak, to jest nasza natura, bycie życzliwym. Ja się urodziłam chyba z uśmiechem na ustach i tak mi zostało do dziś, no więc łatwiej się żyje. Ale Agnieszko, ładnie nawiązałaś też do tego, co właśnie dzisiaj się dzieje w Polsce, bo słuchajcie, mamy spotkanie w Szafranowym Dworze w Czeladzie. No tak. Muszę o tym powiedzieć, bo mniej więcej za godzinę, niecałą już, będziemy mieli live. Po raz pierwszy chcę tam być. Będziemy sprawozdawali, co tam się dzieje o godzinie 16 czasu polskiego, ale właściwie to tam się już zaczęło, tam już jest trochę ludzi, chyba o 14 zbierze się już dużo, czyli 14, o to już się zbierają, no i tak będzie prawdopodobnie do późnego wieczora. Przychodzą ludzie, którzy czują potrzebę bycia z innymi. To jest, słuchajcie, najważniejsze, tak, żeby czuć bliskość innego człowieka, wymienić się nie tylko poglądami czy swoimi serdecznościami, popatrzeć sobie w oczy. To jest bardzo ważne i dziękuję za to tym wszystkim, którzy to robią. Ania, Czesław, Tereska, z tego co wiem, oni tworzą tą całą akcję tam, tej społeczności. Więc ja was zachęcam, kto jeszcze może, słuchajcie, ja ma blisko, nie, wsiądźcie w tramwaj albo w autobus i pojedźcie do Szafranowego Dworu, no bo tam się dzisiaj będzie działo, będzie też prelekcja, co się często nie zdarza, ale od czasu do czasu są jakieś ciekawe zajęcia. My gratulujemy, a ty, Zygi, będziesz też to nagrywał, tak? Będziesz pokazywał, będziesz będę tam miał live, będę miał live, nie wiem, czy będę nagrywał, ale będzie live, więc będzie to uwiecznione, nie będzie długo, bo potem będzie prelekcja na tym samym komputerze, więc nie da się tego już inaczej połączyć, ale te pierwsze pół godziny będzie dla nas, więc ja zapraszam. Ale brawo, brawo, to jest taki sens też tych naszych nagrań, tego comiesięcznego przypominania o życzliwości, właśnie po to, żeby ludzie się ze sobą spotykali i kultywowali to w sobie, przypominać o tym, no bo jak, jeżeli chcemy zmienić ten świat i żyć w świecie normalnym, no to powinniśmy zacząć właśnie od fundamentów tego człowieczeństwa,
którymi jest właśnie taka naturalna życzliwość jeden do drugiego. Gratuluję, a Zygi jeszcze tak, wiesz, skoro mówisz o szafranowym dworze, mówimy o Polsce, Polonii, to jest fajne, jak właśnie Polonia, Polacy się organizują, żeby się spotykać w swoich społecznościach, w których czują się ze sobą dobrze, bo ich coś wspólnego łączy, tak? Jakiś wspólny temat, jakieś wspólne zainteresowanie, wspólna pasja. Ludzie często mają problem z innymi ludźmi i patrzą się na to, co im przeszkadza, jakie mają wady, coś, co się z nimi nie zgadza. My musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy różni, tak? Każdy jest unikalny, każdy jest inny, więc nie możemy się łączyć na zasadzie wszystkich podobieństw, bo wiadomo, z tym, co jest podobne, jest najłatwiej, ale każdy z nas jest inny i my się tutaj, będąc w życiu, w materii, w takich społecznościach, przede wszystkim uczymy relacji, jak mieć harmonijne relacje. A można też pomóc sobie w takich harmonijnych relacjach, spotykając się z ludźmi na bazie tego, co nas wspólnie łączy. Na przykład ktoś, kto ma problemy, jest taki bardziej wycofany społecznie i jest bardziej takim introwertykiem, boi się wychodzić na zewnątrz do ludzi, to ja na przykład proponuję takiej osobie, no zrób coś, co ci interesuje. Mam taką koleżankę, która była w takiej sytuacji, no to dałam jej pomysł, a może byś miała psa i wtedy byś z tym pieskiem chodziła na jakieś spotkania, spacerki z innymi ludźmi, którzy się kolektywnie spotykają i z tymi zwierzaczkami sobie razem chodzą na spacerki, wtedy i pieski socjalizują, i ludzie socjalizują. I to jest taki fajny, łatwy kontakt, bo jest coś, co ich łączy, więc rozmawiają o wspólnej pasji, o pieskach i tak dalej. Tak? Więc zobaczcie, z takich małych rzeczy już można próbować coś uwspólnić i być w jakiejś przestrzeni, która nas czymś łączy, gdzie możemy właśnie pomału zacząć socjalizować w taki serdeczny, życzliwy, normalny sposób i mieć kontakt z tymi innymi ludźmi. No potem to idzie na większą skalę, tak? My tutaj z Zygi mieliśmy często takie spotkania, gdzie byliśmy świadkami i uczestnikami, tak? Gdzie organizowane były wielkie wydarzenia na temat zdrowia, czy na temat tego, co jest ważne w społeczeństwie, tak? Jak podejścia tego bardziej szerszego, alternatywnego, mniej mainstreamowego, te wszystkie wielkie wydarzenia, które są w Polsce, które zaczęły się od Janusza Zagórskiego, prawda? Harmonia kosmosu, potem my próbowaliśmy też przyciągnąć w Ameryce Północnej, robić różne wydarzenia, było pierwsze spotkanie w Chicago, teraz oczywiście wcześniej były jeszcze festiwale zdrowia przez Aleksandrę w New Jersey organizowane, więc te społeczności się organizują i my tutaj też się organizujemy i to jest fajne spotkać się właśnie z ludźmi, też Polonią, Polakami, którzy mają wspólną pasję, czyli odkrywanie tej rzeczywistości trochę na nowo, trochę z innych perspektyw, z szerszej perspektywy i edukowanie się i dzielenie się swoją wiedzą nawzajem. Nawiązuję do tego, bo mija rocznica. Rok temu, jak była Harmonia Życia w Chicago, Festiwal Zdrowia w New Jersey i spotkanie w Toronto z Polonią w centrum Jana Pawła II, gdzie przyjechali goście z Polski, gdzie był właśnie Janusz Zagórski, Anna Gancarek, gdzie była Aja, nasz Grzesiu Śleziak i zrobiliśmy takie tournée po Ameryce Północnej, gdzie spotkaliśmy się z niesamowitą serdecznością właśnie wśród Polonii społecznej. Więc jeszcze raz z całego serca dziękuję i to było wyjątkowe, bo każdy z każdym się przytulał. Pamiętasz, Zygi, jak pierwszy raz widzieliśmy się w Chicago, tak. Bo my w życiu nie byśmy tyle wytuleni. Tyle razy tak przytulani. I tyle spojrzeń prosto w oczy. Tyle. Tak, to było takie szczere i piękne. I też przy okazji chciałabym nawiązać, że będzie kolejne takie spotkanie Harmonia Życia przez Ewę Stankiewicz organizowane w listopadzie, 3 listopada w Chicago, w Janosiku, tak? Janosik Banquet Hall. Tu macie wszystkie informacje podane właśnie na plakacie i będą też w opisie. No więc serdecznie zapraszamy, też będą prelegenci. No, wsiadajcie w tramwaj, warsztaty. W tramwaj, autobus, statek, samolot i do Chicago. Wszędzie można się spotkać. Voilà. Czy to jest Ameryka Północna, czy to jest Polska, wszędzie są jakieś wydarzenia, które są organizowane, że można spotkać się z ludźmi, których coś łączy, więc już możemy razem poszerzać tą naszą życzliwość i niech ona idzie w świat, niech zaraża i no, niech ten świat się zmienia, niech to będzie taka zaraza. A przyszedł mi teraz taki pomysł do głowy, słuchajcie, żeby może zaprosić Ewę Stankiewicz, żeby opowiedziała więcej na kanale o tym spotkaniu. Tak. I damy wszystkie linki pod spodem, żeby ludzie sobie mogli kliknąć. Jeśli będą chcieli się przytulić i popatrzeć sobie w oczy, no to będą mieli link do tego popatrzenia w oczy.
Więc zapraszamy Ewę no. i możecie poznać Ewę. Ewa jest bardzo serdeczną osobą i tak, świetną organizatorką. Naprawdę bardzo lubię, jak to organizuje, ale też jestem wdzięczna dla innych osób, które nas zapraszały na tego typu wydarzenia. Tak, byliśmy i na Florydzie, i w New Jersey, parę razy w Chicago, więc no, trzeba mieć talent i trzeba czuć, żeby to robić, a to bardzo łączy ludzi. Tak? Muszę też powiedzieć, że takie spotkania były też w Arizonie. Agnieszko, też byłem tam w Arizonie. Mniejsze, dużo mniejsze spotkania, ale były polonijne. Brawo, my też w Montrealu mamy małą Polonię, a widziałeś, jednak ludzie są, spotykają się, bardzo sobie też pomagają. Oj, tak. I ja jestem tutaj, powiem, bardzo blisko tak z Polakami, więc to jest fajne, że... To było zaskakujące, że aż tyle was tam jest, bo to, tam był duży, Jaro, duży festiwal polonijny, wiesz, na którym wystąpił świetny artysta, nie zapomnę jego czarnej kawy, czarna kawa. Tak. Słuchaj, mnóstwo ludzi, oczywiście Kebecy też przychodzili, też siadali, też się bawili przy dźwiękach polskiej muzyki i polskiej kiełbasie i co tam jeszcze było. I polskich tradycyjnych stroi. Ja tam zgrzeszyłem i zjadłem krupnioka, bo nie jadłem chyba 20 lat. Smacznego. Ale muszę wam powiedzieć, że tu u nas też w San Antonio spotykamy się i dość często. No wczoraj mieliśmy spotkanie, słuchajcie, warsztaty malarskie. Kiedy organizatorka ogłosiła, że będą warsztaty malarskie, to ja zwątpiłem i pomyślałem sobie, no ciekawe, ile nas przyjdzie. Słuchajcie, był tłum ludzi. Ambasada nas wyposażyła, zapłaciła za farby, pędzle, słuchajcie, te tam blade ramy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko było. No i słuchajcie, to było cudowne, bo wszyscy malowali, wszyscy brali udział. Były też dzieci, dużo dorosłych, dorośli malowali według różnych stylów, tak. Ja też popełniłem jeden obraz i może się kiedyś nim pochwalę i pokażę. Ja chciałem zapytać was, ciebie, Jaro, szczególnie, bo Agnieszki stronę znam, wiem, że tam się dużo dzieje, a u ciebie jest Polonia? Właśnie. U mnie praktycznie, ja nie spotkałem żadnego Polaka. O. Czy nie ma żadnego. U mnie nie ma nic. Ja pamiętam jedną rzecz, jak wracaliśmy z Igi od ciebie, wracaliśmy przez Houston, jedziesz autostradą i wielki taki, wiesz, neon wyświetlony Częstochowa. Tak. Polish Festival, no po prostu to było coś pięknego. Jedziesz przez Amerykę i czytasz Częstochowa. Tak. Ale tak. To jest dziwne, wiesz, bo gdzie nas nie ma? No. Tak. No, Częstochowa to jest miasteczko niedaleko mnie. Tutaj jest takie miasteczko. Na pewno gdzieś ktoś w Luizjanie jest. A nie, na 100%. Na 100% gdzieś. Nie udało ci się jeszcze poznać. Ale u mnie, w moim miasteczku i tak dalej, nie spotkałem żadnego Polaka. Dużo osób, słuchajcie, tych Amerykanów mówi, a mój dziadek, moja babcia, gdzieś tam polskie korzenie i tak dalej. Tak. Nawet ta moja amerykańska rodzina, gdzieś tam pradziadek przyjechał z Polski i są trzy siostry, nestorki rodu, one mają prawie po 80 lat. I to jeszcze jak coś zapytasz, to tak, pamiętam, jak mi tata śpiewał po polsku jakieś tam kołysanki i powiedzą ci sól, pieprz, dziękuję. Tak, gdzieś tak. Na tej zasadzie, więc... Tak, tak, i też lubią się przyznawać do polskości, prawda? Tak, lubią, to widzimy. Tak. Jak ktoś ma jakieś polskie korzenie, usłyszy mój akcent, zapyta się skąd jestem, powiem Polska. Zawsze mi gdzieś ktoś powie, że zna jakiegoś Polaka, że... Tak. Był w albo rodzinie. Przynajmniej powie, że jadł polską kiełbasę. Tak, albo... Chcę wam powiedzieć jedną rzecz taką, gdzie ja w jaki sposób skracam barierę między ludźmi, bo tu wszyscy słyszą, że ja mówię z innym akcentem. I się pytają, a skąd jesteś? No to ja się przedstawiam, jestem, I am Jaro from Poland. I oni, o, no i tak dalej. I od razu zaczyna się rozmowa. Nawet zrobiłem sobie taką koszulkę, Jaro from Poland, że jak idę gdzieś w nowe miejsce, aha, to oni od razu łatwiej jest im z tym wszystkim. Tak, tak. Fajnie. I jeszcze chciałem wam jedną rzecz powiedzieć. Zobaczcie, jaką, Zygi, zrobiłeś społeczność tutaj na swoim kanale. Ile życzliwych ludzi jest na tym kanale i jak te twoje poranniki nas łączą, ile serduszek, ile wiadomości, to wszystko jest coś pięknego po prostu, gdzie razem od tych dwóch lat rośniemy wspólnie, jesteśmy jedną społecznością. Tak, tutaj mam taki mały apel, bo wiesz, w miarę jedzenia apetyt rośnie. Ja powiem tak, że ja się bardzo cieszę z tego, że
tak bardzo dobrze poszło w Szafranowym Dworze. Ale apetyt rośnie i chciałbym, żeby to samo zafunkcjonowało albo powieliło się w innych miejscach. Ja czekam ciągle na jakiś sygnał, że tam Warszawa się obudziła i coś się dzieje, tak? Albo jakiś Poznań, Szczecin, Katowice. No Katowice mają blisko do Czeladzi, ale może też, nie wiem, pojawi się taka grupa w Wiedniu, w Niemczech, w Australii. Hej, tam Australijczycy, wiem, że oglądacie dzisiaj. Słuchajcie, spotykacie się, dajcie znać. A może tu ktoś w Teksasie ma taką grupę, bo wiem, że tu jest duża Polonia w Teksasie. Może już się taka grupa utworzyła, dajcie znać. Dajcie znać i będziemy o tym mówić, ale też Jaro, powiedziałeś coś bardzo ważnego właśnie o tych społecznościach na mediach społecznościowych, tak? Tutaj na przykład na YouTubie wokół kanału Zygiego jest ta społeczność i jest ta serdeczność, jest życzliwość, jest ta kultura. U mnie na kanale widzę to samo, po prostu sami bardzo niesamowici, przyjemni, fajni ludzie z bardzo wysoką kulturą osobistą. Coś niesamowitego, to się tak powinno być zawsze w mediach społecznościowych. To, że ktoś ma kanał, to, że ktoś ma konto na Facebooku, to nie znaczy, że jest anonimowy, to jest tak samo człowiek, nie trzeba się do niego zwracać w sposób cywilizowany, tak? I to powinniśmy przestrzegać tych zasad takiej kultury osobistej, tego savoir vivre, komunikacji właśnie grzecznej, kulturalnej, wszędzie. Wszędzie tak samo na czatach, na kanałach, na internecie, co nie zawsze jest faktem, prawda? Więc my tutaj, ja muszę przyznać, że wokół mnie widzę zawsze tą kulturę w tych miejscach, zawsze jest to grzeczne, zawsze ludzie są sympatyczni, ale to jest też to, co mówiliśmy, tak? Jak człowiek jest życzliwy, to i wokół niego też ta przestrzeń jest życzliwa. Tak. Tak. Słuchajcie, jeszcze to powiem wam, co tutaj jest w Luizjanie, co mi się podoba, że tu nie mówi się do starszej osoby tak bezosobowo, ty czy coś tam, tylko tu mówi się yes ma'am, yes sir. Jak tak. się rozmawia ze starszą osobą, to jest szacunek. Szacunek, tak, tak. W Luizjanie ja zobaczyłem, że oni naprawdę stawiają cały czas na te wartości rodzinne. Że to dla nich jest ważne. Rodzina jest najważniejszą rzeczą. Bóg i rodzina tutaj. Tak, ja mam zamiar zrobić takie moje autorskie audycje. Pojeżdżę trochę po Teksasie i spróbuję to pokazać od tej drugiej strony, jak to wygląda. Mam wiele pytań, bo ja wiem dlaczego, ale słuchajcie, ludzie pytają o to, czy dobrze się mieszka w Teksasie. No powiem tak, dobrze, ale nie jest to łatwe przenieść się i zaaklimatyzować. To tu trzeba wiele hartu ducha, pomysłu na siebie, nikt ci pracy nie da, musisz sobie ją znaleźć albo stworzyć. I to jest trudne, ale jeśli już tu się zaaklimatyzujesz, to naprawdę znajdziesz życzliwych ludzi wokół ciebie, którzy ci pomogą. Tak, i to nie jest łatwa rzecz, tak się przeprowadzić i zamieszkać w innym kraju, w obcym kraju, w obcej kulturze. Jaro, tu wam naprawdę chylę czoła, bo to było wielkie wyzwanie i dokonaliście tej decyzji też dla waszej córki, żeby być z rodziną. To jest duża odwaga. Zygi, wy też przeszliście ten proces, też się przeprowadziliście z Polski, też przyjechaliście dla córki. I wiem, ile to kosztuje, więc faktycznie to są kraje, w których jest dobra jakość życia. Quebec jeszcze ma to do siebie, że ja to nazywam wszystko w jednym, bo oprócz tego, że jest jakość życia na wysokim standardzie Północnej Ameryki, jest jeszcze niesamowita natura, mało ludzi, wszystko jest takie przyjazne, tu nic. To jest normalne, tu nic nie ma aligatorów, tak? Na ulicach nie ma tarantul. Najwyżej łoś chodzi po ulicy i to największe niebezpieczeństwo chyba, jak łoś wyjdzie na ulicę. Więc jest ta natura taka piękna i bardzo przyjazna, jest tu bardzo bezpiecznie. No i do tego Quebec jeszcze wyróżnia się tym, że jest takim pomostem między Europą i Ameryką Północną przez kulturę, bo jest francuski. Mhm. Więc jest też ta kultura europejska, że jest gastronomia, są festiwale, jest sztuka, więc jest dużo rzeczy, które się tutaj dzieje. Architektura, piękna. Tak już czuję się bardziej tą Europę w Quebecu. Więc dla mnie to jest takie wszystko w jednym. Ja uwielbiam przez to Quebec, ale faktycznie, żeby tutaj zamieszkać, mieszka się dobrze, ale trzeba być trochę przedsiębiorczym, tak? Trzeba być otwartym do tego, ale
no ciężko jest nie poradzić sobie w takiej Kanadzie, już powiem tak szczerze, no z odrobiną głowy na karku. Jeżeli mogę się podzielić z wami jeszcze jedną rzeczą, taką ciekawostką o Luizjanie, czy wiecie, że na południu Luizjany jeszcze 40% mieszkańców, jak wraca do domu, to mówi po francusku? Wow! Myślę, że tak. Luizjana była francuska. Tak. Słuchajcie, jak się zobaczy na mapę z Luizjany z 1805 roku, to zobaczycie, że ona jest tutaj od południa, od samego dołu, aż do Kanady. Ona zajmowała praktycznie 1/3 Stanów Zjednoczonych. Dopiero Napoleon ją tam sprzedał, no bo nie potrafił utrzymać. Tak, tak, tak. I tutaj jest tak wymieszana kultura, no bo to i była Luizjana brytyjska, i była meksykańska, i francuska. Do tej pory w Luizjanie, słuchajcie, to jeszcze w latach 80. dużo należało tutaj, obowiązywało prawo napoleońskie. Tego nie wiedziałem. I jeszcze jakieś tam akty prawne cały czas są z tego okresu tutaj w użyciu. I Luizjana, słuchajcie, tak jak jeździ się po różnych innych stanach, to tam masz te swoje kanty. Każdy stan jest podzielony na takie swoje regiony, hrabstwa. To tutaj, jako jedyny stan, my mamy Paryże. Że po prostu mamy... I sami Amerykanie czasami, jak tu przyjeżdżają, co to jest ten Paryż? Co to jest ten Paryż? A to jest od parafii. Że po prostu... Tak. Tak. Parafię macie. Ale macie też mały Paryż, bo New Orleans to jest taki mały Paryż. Bardzo szalony, niesamowicie szalony. Jednocześnie z taką architekturą starofrancuską. Więc mnie się bardzo podoba New Orleans. Jest ten taki ten French Quarter tam i naprawdę te budynki to jest coś pięknego. Tak. Widzisz, Quebec jest jedyną kolebką, jedyną kroplą w morzu anglofonii, jedyną kolebką Europy w Ameryce Północnej, który się utrzymał. I to jest no, może 6 milionów ludzi na całą Amerykę Północną, które się utrzymało, które kultywują dalej język, kulturę i na ich rejestracjach, na samochodach mają napisane, że me souviens, ja pamiętam. Zaskoczony byłem, kiedy widziałem ulice, słuchajcie, ulice są, znaki na drogach są po francusku. Tak. Na przykład stop, tak? Tak, arrêt, a najgorzej jest, jak jest napisane na końcu autostrady, fin de voie rapide. I domyśl się tu człowieku, że chodzi o to, że to jest koniec autostrady i masz zwolnić. Także tak. Można zarobić na anglojęzycznych turystach. Pięknie. Słuchajcie, będziemy zmierzali już do końca. Ja bardzo wam dziękuję za podzielenie się tymi, no jakże takimi unikalnymi sytuacjami z waszego życia. Jednocześnie chcę podziękować naszym widzom za to, że byli razem z nami dzisiaj. Ja liczę na to, że napiszecie do nas, do mnie, jak to z wami było. Jeśli jesteście na migracji, to napiszcie, jakie mieliście to przyjęcie na emigracji, jak z wami było. Gdziekolwiek jesteście, od Australii aż po Europę. Bardzo wam dziękuję, Agnieszko, tobie, że już u ciebie wszystko lepiej, że mogłaś być dzisiaj z nami. Tobie też, Jaro, bardzo dziękuję za to, że chciałeś się podzielić. No i mam taką nadzieję, że zawitasz znowu kiedyś do Teksasu. Zawsze, zawsze. A ja bardzo wam też dziękuję, Jaro, Zygi, czysta przyjemność i kochani widzowie, całego serca dziękuję i trzymajcie uśmiech. Trzymajcie. Dziękuję. Trzymajcie. Do następnego. Kocham was. Cześć. Pa, pa. From the golden dunes of Bulgaria, have you followed when you for the ride? I know that these days have been messing with you like a common straight out man girl. And I know there are times when you're feeling surrounded, but I think you should know by now. From the golden dunes of Bulgaria, I've been cold in my liar. I've been followed when you for the ride. From the blinding lights of Chicago,
through the streets of Santiago. I will always be there, I'm by your side. Cause sometimes we get stuck, we forget where we come from. We can't see much beyond our nose. And I know there'll come a time we will leave it all behind. And I sure we have gotten close. And from the golden dunes of Bulgaria, of the cold Himalaya, I'll be following you for the ride. And from the blinding lights of Chicago to the streets of Santiago, I will always be there by you. From the golden dunes of Bulgaria.